Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Liliany Kowalczyk. Stawiła się oskarżona, lat 20, z zawodu muzyk, zamieszkała w Warszawie, dotychczas niekarana. Oskarżam Lilianę Kowalczyk o to, że w dniu 21 czerwca 2009 roku w Warszawie dokonała średniego uszkodzenia ciała 21-letniej Marioli Lubarskiej. W dniu przestępstwa oskarżona i pokrzywdzona pokłóciły się w pubie. Oskarżona była zazdrosna o Mariolę Lubarską, którą obwiniała o to, że odbiła jej chłopaka, Ryszarda Bolesławskiego. Kiedy później Mariola Lubarska wyszła z pubu, została zaatakowana na ulicy przez oskarżoną. Oskarżona uderzyła ją pięścią w twarz i w żołądek, wciągnęła w pobliski zaułek i pchnęła na ścianę. Tam złapała ją za włosy i kopnęła kolanem w twarz. Pokrzywdzona upadła na ziemię, a oskarżona kopnęła ją dwa razy w brzuch, po czym zbiegła z miejsca przestępstwa. Mariola Lubarska doznała zasinienia lewego oka i złamania kości przegrody nosa, co skutkowało rozstrojem jej zdrowia na okres powyżej 7 dni. Za popełnione przestępstwo oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Wysłuchała pani aktu oskarżenia. Czy rozumie pani treść zarzutu? Tak, rozumiem. Przyznaje się pani do dokonania tego czynu? Nie, oczywiście, że się nie przyznaję. Ja tego nie zrobiłam. Pouczam, że przysługuje pani prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pani również odmówić składania wyjaśnień. Jaka jest pani decyzja? Chcę złożyć wyjaśnienia. Słuchamy. Nie pobiłam Mariolki, okej? Nie wiem, kto to zrobił, ani dlaczego, ale to na pewno nie byłam ja. Typiera działa mi na nerwy, przyznaję, ale szkoda by mi było czasu i sił, żeby zrobić coś takiej idiotce. Sama jesteś idiotką. Ale proszę o spokój. Proszę nie używać tego typu określeń. Problem w tym, że ja nie bardzo wiem, jak można inaczej określić takie laski jak Mariolka czy Mara L., jak ona każe na siebie mówić. A wie pani o tym, że sąd może wymierzyć pani karę porządkową, łącznie z karą pozbawienia wolności? Dobra, okej, przepraszam. To proszę teraz spokojnie opowiedzieć, co pani robiła 21 czerwca wieczorem. Tego dnia ustawiliśmy się wszyscy wieczorem w pubie, żeby zrobić kilka browców. Wszyscy, czyli dokładnie kto? No, całą kapelą się ustawiliśmy, bo ja przecież gram w kapeli metalowej na basie, nie? Razem ze mną w kapeli są również Rysiu Bolesławski, Zenek Twardowski i Tomek Majchrowicz. Nazywamy się Lords of Hell i gramy killerski death metal. Nikt nas nie przebije. No i często wpadamy do tego pubu. To jest w porządku miejsce. Ostra muza tam leci, harlejowcy się tam bawią. Fajny klimat. Wróćmy teraz do wydarzeń 21 czerwca. No więc Zenek i ja byliśmy pierwsi, a pozostali mieli do nas dołączyć. No, że głupio tak siedzieć o suchym pysku, to od razu walnęliśmy sobie po wściekłym psie. No, a potem zaczęliśmy sączyć browarki. Było super, Zenek to jest zarąbisty kompan do picia. No, ale potem przyszedł Tomek Majchrowicz, który jest generalnie bucem, więc od razu klimacik padł. No, a potem przyszedł Rysiek i zrobiło się jeszcze gorzej. A dlaczego? No, bo Rysiek przyprowadził ze sobą tą plastikową lalę. Ja nie wiem, po co on się w ogóle z nią bujał, a to, że przyprowadził ją do naszego pubu, to już w ogóle przechodzi wszelkie pojęcie. Przecież ona tam pasowała jak pięść do oka. Ale... skąd taki negatywny pani stosunek do pokrzywdzonej? Skąd to się bierze? Przecież to jest jakaś gwiazdeczka popu czy innego sropu. Nagrywa jakieś kawałki w stylu, że ojejku, a jak ja cię bardzo kocham. Albo że ktoś zranił jej serce i ona teraz szuka romantycznego muszkietera, który ją uratuje. No beznadzieja. Przecież nie po to gram w kapeli metalowej, żeby się bujać z takimi kretynkami. Ty weź się odwal, nic ci do tego jaką muzę robię. Poza tym to wcale nie są takie głupie kawałki. Pani Lubarska, ale... proszę, aby pani nie przerywała przesłuchania. Panią po raz kolejny proszę, aby nie używała tego typu określeń. Przepraszam, Wysoki Sądzie, po prostu nie znoszę takich osób z uprzedzeniami jak ona. A to, że nagrywam pop, to nie znaczy, że to jest jakaś mała, ambitna muzyka. Ale znajduje się pani na sali rozpraw i nie może pani zabierać głosu bez zgody sądu. Czy pani to rozumie? Tak, przepraszam. Proszę usiąść. Jeśli można, Wysoki Sądzie. Proszę oskarżony, ale czy to przez przypadek nie jest tak, że ta pani nienawiść, nawet demonstrowana tutaj w sądzie, nie jest wynikiem tego, że pokrzywdzona odbiła pani chłopaka? Nie, bo miałam Ryśka i tą jego nową dziuńkę gdzieś. To, że Rysiek nie chciał być ze mną, to tylko jego strata, a to, że zaczął chodzić z taką laską jak ona, to tym bardziej mi go żal. Dobrze, a czy to prawda, że 21 czerwca pokłóciła się pani z pokrzywdzoną właśnie o Ryszarda Bolesławskiego? Nie. Pokłóciłam się z Mariolką, bo wepchnęła się przede mnie w kolejkę do kibla. Nie lubię, kiedy ktoś tak idzie na bezczela, więc jej to powiedziałam, no ona zaczęła mi pyskować, no to się wkurzyłam. No dobrze, a czy w czasie tej kłótni, przed toaletą, tak jak pani twierdzi,
Groziła pani może pokrzywdzonej? Nie, po prostu grzecznie kazała mi wypindalać z kolejki. Ja wiem, Mariolka nagadała, że ja niby jej groziłam, że niby ona mnie ośmieszyła w czasie tej kłótni i że potem właśnie niby za to ją natukłam, ale to są kłamstwa. Rozumiem. To w takim razie jeszcze jedna kwestia mnie interesuje i to proszę wyjaśnić sądowi. Skąd krew pokrzywdzonej na pani ubraniu? Ja nie wiem, skąd się wzięła ta krew i szczerze mówiąc mało mnie to obchodzi. Nie pobiłam Mariolki, taka jest prawda i żadne głupie dowody tego nie zmienią. A proszę powiedzieć, co pani robiła po kłótni z panią Lubarską? Wysikałam się po prostu, a potem się zawinęłam na chatę, bo ogólnie padaka była. Wysoki sądzie, nikogo po drodze nie pobiłam, na nikogo nie napadłam, ani nie popełniłam żadnego innego przestępstwa. Po prostu poszłam spać, a za jakiś czas obudzili mnie gliniarze i wylądowałam na komendzie, no bo Mariolka nakłamała im, że niby ją pobiłam. A dlaczego pani zdaniem Mariola Lubarska miałaby kłamać? Bo czuła się przeze mnie zagrożona. Zakochała się biedna w Ryśku, ale pewnie szybko zakumała, że Rysiu tak naprawdę kocha tylko mnie i że prędzej czy później ją zostawi. No więc postanowiła się mnie pozbyć. Ty naprawdę masz jakieś urojenia? Przepraszam, wysoki sądzie. Jeśli jeszcze mogę. A kto pani zdaniem naprawdę pobił Mariolę Lubarską? Nie wiem, ale jestem przekonana, że ona to wszystko sama ustawiła. To pobicie. Znaczy chodzi o to, że ona zrobiłaby wszystko, żeby wyjść na ofiarę. Nie wiem, może nawet sama się pobiła. Tak czy siak swoje cele osiągnęła, bo Rysiek chce mnie wywalić z kapeli, w ogóle się do mnie nie odzywa, a ona jeszcze na tym wszystkim popularność zdobywa. A co pani ma na myśli? No przecież pierwsze, co ona zrobiła po tym pobiciu, to poleciała do brukowców, żeby materiał o tym zrobili. Jej powrót do zdrowia też relacjonowały wszystkie szmatławce. No to chyba warto sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę najwięcej na tym pobiciu zyskuje, a kto najwięcej traci. Ona zyskała wszystko, a ja mogę stracić wszystko. Rozumiem. Ja więcej pytań do oskarżonej nie mam. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze. Ja również dziękuję. Pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Może pani również wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu. Teraz dziękuję, proszę usiąść, a panią pokrzywdzoną poproszę do barierki. Nazywa się pani Mariola Lubarska, ma pani 21 lat i mieszka pani w Warszawie. Tak, zgadza się. Czym się pani zajmuje? Jestem piosenkarką. Pewnie pani sędzia nie kojarzy, bo nie występuje pod prawdziwym nazwiskiem. Mara L. Rok temu wyszła moja pierwsza płyta pod tytułem Siła Miłości. Nawet przyniosłam jeden egzemplarz dla pani sędzi. Pani Lubarska, ale nie mogę przyjąć tego rodzaju prezentu. Bardzo dziękuję. Proszę wrócić na miejsce. Proszę powiedzieć, jest pani spokrewniona, spowinowacona z oskarżoną? Oczywiście, że nie. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pani? Tak, rozumiem. Co pani wie w tej sprawie? To, co się wtedy stało, to było straszne. Wyobrażam sobie pani sędzia, co ja przeżyłam, jak ja wyglądałam, jakie miałam limo, no i ten złamany nos. Do dzisiaj nie mogę otrząsnąć się z tego, co się stało. I pani sędzio, został ślad na nosie. I teraz muszę robić tak mocny make-up, żeby tego nie było widać. A ona siedzi tutaj i kłamie w żywe oczy, że nic nie zrobiła. Bo nic ci nie zrobiłam, skończ z tą szopką. Ale proszę o spokój. Przejdźmy do wydarzeń z 21 czerwca. Dobrze. Ja od samego początku bałam się iść do tego pubu, ale Rysio, mój chłopak, mówił, że będzie super zabawa, że to fajne miejsce. No miejsce może i fajne. Ale wiedziałam, że tam będą znajomi Ryśka zespołu, no i a z nimi za bardzo nie chciałam się spotykać. A dlaczego? Bo oni mnie nie znoszą i to tylko dlatego, że śpiewam pop, że lubię dobrze wyglądać, a moją ulubioną rozrywką nie jest picie piwa. Od razu jak ich wszystkich poznałam, połapałam się, że jestem u nich skreślona. Zresztą sam co słyszał, co tutaj o mnie Lilka mówiła, no i dlatego nie chciałam iść wtedy. No dobrze, a dlaczego zdecydowała się jednak pani pójść? Zrobiłam to dla Rysia. Ludzie od samego początku nie mogli zrozumieć, dlaczego ja i Rysio jesteśmy razem. No niby jesteśmy z dwóch różnych światów. Ja śpiewam pop, on gra w kapeli metalowej. Chyba bardziej już się różnić nie możemy. No ale my się naprawdę kochamy. I Rysiowi bardzo zależało na tym, żebym zaprzyjaźniła się z jego znajomymi. I naprawdę starałam się to zrobić. No ale oni nawet nie chcieli ze mną gadać, a Lilka to już była najgorsza. A dlaczego? Co pani ma na myśli? Ciągle ze mnie szydziła i w ogóle mówiła, że jestem jakaś idiotka. Na początku nie wiedziałam, dlaczego mi się tak czepia, ale potem dowiedziałam się, że ona kiedyś była z Rysiem, to znaczy zanim Rysio i ja się poznaliśmy. I nie mogła mi tego darować, że odebrałam jej Rysia i dlatego mnie tak tępiła. A jak pani reagowała na tego typu zachowania oskarżonej? Starałam się jej schodzić z drogi po prostu.
bo nawet ją rozumiałam. Też bym była wkurzona, gdyby facet zostawił mnie dla innej. No ale tamtego wieczora Miarka się przebrała. Nie dość, że cały wieczór był beznadziejny, tak jak przypuszczałam, no to jeszcze Lilka wydarła się na mnie w kolejce do toalety, że to niby ja się wypchnęłam, że mam spadać, bo jak nie, to pożałuję. A co pani wówczas zrobiła? No tak się na nią wydarłam, że się natkało. Widocznie myślała, że ja sobą wiecznie dam tak pomiatać, no ale mi już było wszystko jedno. Stwierdziłam, że nie dam sobą pomiatać jakiejś lasce, która wygląda jak strach na wróble, pewnie myje się raz na tydzień. I wygarnęłam, żeby sama stąd spadała, że jest głupia i brzydka i że chyba śni, że jak myśli, że Rysiek do niej wróci. No i wtedy wszyscy naokoło zaczęli się z niej śmiać, a ona najpierw się poryczała, później zaczęła wrzeszczeć, że ona mi tego nie daruje, że mnie załatwi i tego typu rzeczy. Ja? Ja się poryczałam? To ty się tam poryczałaś, jak ja się na ciebie wydarłam! Weź, proszę cię, przestań się ośmieszać. To ty się ośmieszasz! Ty myślisz, że ktoś ci uwierzy? Ale proszę o spokój. Po raz kolejny. Co działo się dalej tamtego wieczoru? No, Lilka poszła do łazienki, potem ja, potem zaraz poszłam do Rysia, no i poprosiłam go, żebyśmy poszli gdzie indziej, no ale Rysia nie chciał. Powiedział, że chce zostać jeszcze godzinę, więc ja powiedziałam, że w takim razie pójdę sama. Pogadałam z nim jeszcze chwilę, no i wyszłam. Było jakoś po 11:00. Myślałam, żeby nawet zadzwonić po taksówkę, ale stwierdziłam, że po tej kłótni z Lilką się przejdę i ochłonę. No i co działo się później? No, uszłam jakieś kilkanaście metrów i nagle usłyszałam, że ktoś do mnie podbiega. Odwracam się, a to była Lilka. Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, ona uderzyła mnie pięścią w twarz, złapała za ubranie i zaczęła ciągnąć taki zaułek, który był obok. No i ja wtedy zaczęłam krzyczeć, chciałam się jej wyrwać, ale ona wtedy popchnęła mnie z całej siły na ścianę i złapała mnie za włosy, pociągnęła głowę w dół, uderzyła kolanem w twarz i poczułam straszny ból i że z nosa leci mi krew. Wtedy, wysoki sądzie, ja upadłam, a ona dalej mnie kopała, kopnęła mnie dwa razy w brzuch i uciekła. Następnie pomógł mi Tomasz Majchrowicz, przyjechała karetka, no i okazało się, że mam ten złamany nos. Dobrze, ale czy jest pani absolutnie pewna, że to oskarżona panią zaatakowała? Tak, to była ona! I w ogóle śmieszy mnie to, że udaje taką odważną, a nie ma jaj, żeby się przyznać do tego, co mi zrobiła. Bo nic ci nie zrobiłam. Sama to sobie zrobiłaś? Wynajęłaś kogoś? Ty myślisz, że sama bym sobie złamała nos? Ty wiesz, jak to boli? Proszę, aby mówiła pani ciszej. Wszyscy doskonale słyszymy. Proszę oskarżoną, aby wstała. Czy jeszcze raz mam panią uprzedzić, że nie wolno przerywać przesłuchania? Przepraszam. Proszę usiąść. Jeśli można, wysoki sądzie. Ja myślę, proszę pani, że wszyscy obecni na tej sali sądowej wiedzą, jak to panią bolało, ponieważ szczegółowo opisała pani swoje cierpienia na portalach internetowych. No i co z tego? Chcieli o tym napisać, to napisali. Wie pani, ja mam tutaj wydruki z różnych portali internetowych, prasy takiej brukowej. Może to, że pani opisywała te swoje cierpienia, może to, że w ogóle była pani pobita, to było pani na rękę po prostu. Myśli pan, że to jest takie fajne mieć złamany nosek się z kobietą? No myślę, proszę pani, że tak, no bo wszyscy mogli się dowiedzieć o tym, że pani cierpiała, stała się pani popularna, sławna. Taki jest show biznes. Chcieli o tym napisać, no to opowiedziałam o tym. Rozumiem. Ja więcej pytań do pani nie mam. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze. Dziękuję. Dziękuję pani. Proszę usiąść. A na salę poprosimy pana Tomasza Majchrowicza. Świadek Tomasz Majchrowicz. Bardzo proszę. Nazywa się pan Tomasz Majchrowicz, ma pan 23 lata i mieszka pan w Warszawie. Zgadza się. A czym się pan zajmuje? Śpiewam w kapeli Lords of Hell. I muszę przyznać, że nikt nie drzeryja tak jak ja. Jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżoną? Nie, ale już kilka lat Lilkę znam. Szalona dziewczyna. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumiem. Rozumie pan? Rozumiem. Czy pan się źle czuje? Nie. To proszę stanąć prosto. Przepraszam. Co panu wiadomo o wydarzeniach z 21 czerwca? No więc to było jakoś w okolicach 23. Siedziałem sobie w klubie i popiłem sobie piwko. No i nawinęła się taka biedna laska. Nie pamiętam nawet dobrze, jak miała na imię. Pamiętam, że była niezła. No i pomyślałem, że można by ją garnąć, bo okazała się fanką naszej kapeli, moją fanką,
a my z reguły gramy dla twardych facetów i dziewczyny nas raczej nie słuchają. No pomyślałem, że ją gdzieś zabiorę, ale że w kiblu nie było miejsca, to wyszliśmy na zewnątrz. Znaleźliśmy taki zaułek ciemny przy takim dużym kontenerze na śmieci, no i tam ją puknąłem. Co pan zrobił? Znaczy, sorry, seks uprawialiśmy. Może miejsce takie średnie, ale było nieźle. Potem ona powiedziała, że idzie do domu, a ja stwierdziłem, że jeszcze sobie zapalę. No i postoję trochę pod klubem. Już gasiłem papieroska, chciałem wracać i usłyszałem krzyk. Odwróciłem się, a do zaułka, w którym stałem, Lilka wciągała właśnie Mariolkę. O tym już za chwilę. Rzeczywiście oskarżona nie dała się panu pocieszyć? No co, no chciałem się z nią przespać, ona powiedziała nie. Ja w ogóle nie rozumiem, co ona robi z tym Ryśkiem. Ja się w nim zakochałam. Jasne, zakochałaś się. Niektórzy to kłamią przez całe życie. Stary, ci się powaliło kompletnie? A co robisz wczoraj w klubie dla homoseksualistów, co? Zostańcie z nami. Gasiłem papieroska, chciałem wracać i usłyszałem krzyk. Odwróciłem się, a do zaułka, w którym stałem, Lilka wciągała właśnie Mariolkę. Jest pan pewien, że widział pan wówczas pokrzywdzoną i oskarżoną? Tak, pamiętam doskonale. Było kilka metrów ode mnie, a na dziewczynę świeciło akurat światło z latarni. Co działo się dalej? No, potem to w ogóle było ostro, bo najpierw Lilka popchnęła Mariolkę na ścianę, aż usłyszałem taki huk, a potem ją złapała za kudły i tak jej przygnuciła kolanem, że tamta momentalnie padła na glebę. Lilka jej sprzedała jeszcze parę kopniaków i się zmyła. Czy ja dobrze rozumiem, że widział pan to wszystko i nie interweniował? Wysoki sądzie, ja miałem dwa powody, żeby nie robić nic. Po pierwsze, ja z Lilką wolę nie zadzierać, zwłaszcza jak ona dostaje swojej furii. A po drugie, ja nie wierzyłem własnym oczom. To była tak kosmiczna szamotanina, że dziewczynom brakowało po prostu, nie wiem, błota czy kisielu, żeby pokazały, co potrafią. Jesteś palantem, wiesz? Ej, potem ci pomogłem, tak? Wysoki sądzie, bo to było tak, że jak już Lilka sobie poszła i teren był w miarę czysty, no to wyszedłem, podszedłem do Mariolki i sprawdziłem, czy jest wszystko okej. W jakim stanie była pokrzywdzona? No, na pewno miała złamany nos, bo mocno krwawiła. No i generalnie była zamroczona, ale to nie było dziwne. No to zadzwoniłem po karetkę, a jak ona się potknęła, to chciała, żebym zadzwonił jeszcze po gliniarzy. No to zadzwoniłem i się zmyłem. Przepraszam, wysoki sądzie, jeśli można. Powiedział pan wcześniej, że lepiej nie wchodzić w drogę oskarżonej, jak się zdenerwuje. No coś w tym sensie. Proszę powiedzieć sądowi, dlaczego? Bo Lilka to jest ostra dziewucha. Zwłaszcza jak to się wkurzy. Z nią nie ma żartów. Pamiętam kiedyś na koncercie, któryś z fanów wszedł na scenę, a jej się to nie spodobało. Dostał od niej takiego kopa, że pofrunął po prostu w miejsce, na którym stał wcześniej. Także ja wcale się nie dziwię, że ona załatwiła Mariolkę właśnie tak, bo to jest w jej stylu. Dobrze, a czy domyśla się pan, dlaczego oskarżona pobiła pokrzywdzoną? No, tu nie trzeba być Sherlockiem. Dziewczyna od początku miała ze sobą na pieńku. Lilce się Mariolka nie spodobała. No i myślałem, że to się tak skończy. No a potem to już Mariolka była pierwsza na jej czarnej liście, bo Lilka mściwa jest i chciała się zemścić za to, że po prostu Mariolka odbiła jej chłopaka. Mściwy to ty jesteś, wysoki sądzie. Majchar odgrywa się na mnie za to, że nie chciałam się z nim przespać. Jak tylko dowiedział się, że ja i Rysiek nie jesteśmy już razem, to od razu przyleciał do mnie, żeby mnie pocieszyć. No ale ja go spławiłam i dlatego teraz gada o mnie te wszystkie bzdury. Proszę pana, rzeczywiście oskarżona nie dała się panu pocieszyć? No co, no. Chciałem się z nią przespać, ona powiedziała nie. No, nie przejąłem się tym specjalnie, no, w końcu jej strata. No. Ona sobie wierzy, że Rysiu jeszcze kocha, że do niej wróci, jest taka wspaniała. W ogóle nie wiem, co te wszystkie laski w nim widzą, że tak się tłuką o niego. No, tak szczerze mówiąc, to według mnie to całe pobicie to jest jego wina. A dlaczego pan tak uważa? No bo po co on w ogóle tą laskę przyprowadzał do tego pubu? Już dobrze wiedział, że dziewczyny mają na pieńku. Wiedział, że to się tak skończy. No ale on taki jest. Ma takie akcje, że lubi skłócać ludzi. A że ostatnio Lilka do niego fikała, to pewnie postanowił jej utemperować nosek trochę. Ale co to znaczy, że oskarżona fikała do Ryszarda Bolesławskiego? Wysoki sądzie, Lilce, zresztą tak jak całej reszcie zespołu, nie podoba się to, co ostatnio się dzieje z naszą muzyką. Rysiu się uważa za wielkiego guru, bo skomponował muzykę na naszą ostatnią płytę. Efekt jest taki, że płyta się nie sprzedaje w ogóle, krytyka nas objeżdża i generalnie nie mamy koncertów. Jest tragedia. Ale on oczywiście jest wielki, nie przyjmuje żadnych tłumaczeń i żadnej pomocy.
Zwłaszcza nie słucha moich rad. Bo ja wiem, jak robić dobry, ciężki death metal. Trzeba ostro przygrzać, a nie jakieś solówki wprowadzać, melodyjki, tak jak Rysiek wprowadza. To przez niego ta kapela się rozpada. Co ty gadasz? To właśnie ty niszczysz naszą kapelę tymi swoimi wiecznymi fochami. Dziewczyno, przestań. Że ty go zawsze będziesz bronić. Nawet jak chcecie wylać. A tak naprawdę uważasz to samo, co ja i reszta. Że to, co się dzieje w zespole, nie jest dobre. Ale wiesz, co ci powiem? Teraz to już mnie nie obchodzi. Powoli zaczyna mieć Ryśka i całej tej kapeli dosyć. Ale proszę zwracać się do sądu. Czy są pytania do świadka? Nie, ja dziękuję. Ja nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę dziękuję. Usiąść. Poprosimy na salę Ryszarda Bolesławskiego. Świadek Ryszard Bolesławski. Bardzo proszę, proszę się przedstawić. Ryszard Bolesławski, mam 22 lata, jestem z Warszawy. A czym się pan zajmuje? Jestem gitarzystą w kapeli Lords of Hell, no ale to chyba już długo nie potrwa. Jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżoną? Nie, ale kiedyś byliśmy parą. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Oczywiście. Co pan wie w tej sprawie? Powiem tak. Lilka kompletnie przegięła. Znaczy, ja rozumiem, była zazdrosna o moje. Ale żeby ją bić? Nie wiem. Nie rozumiem tego. A skąd pana przekonanie, że to oskarżona pobiła panią Lubarską? No jak to? No przecież Mara i Majcher ją widzieli. No ja naprawdę do tej pory nie mogę uwierzyć w to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. No. Wkurza mnie, że i Lilka, i wszyscy pozostali są tak cholernie uprzedzeni. A zapewniam, że gdyby nie to, to w ogóle nie byłoby takiej sytuacji. A co dokładnie ma pan na myśli? Wysoki sądzie, od kiedy zacząłem się spotykać z Marą, wszyscy moi znajomi łącznie z kapelą odwrócili się ode mnie. No, uważałem, że to obciach, że się z nią spotykam. Że w ogóle nie pasujemy do siebie, bo ja gram metal, a ona gra pop. Nie zwracają uwagi na to, że my się tak naprawdę kochamy. I niedługo zamierzamy się pobrać. Kochacie się? Weź mi nie rozśmieszaj. Nie, już nie mogę tego słuchać. O czym wy w ogóle ze sobą gadacie? O różowych tipsach? Ale posłuchaj mnie, dziewczyno. Teraz to już w ogóle nie jest twoja sprawa, od kiedy pobiłaś Marę. Wysoki sądzie, właśnie takie coś musieliśmy ciągle znosić. No a wtedy 21 czerwca, no chciałem coś jeszcze zrobić. Chciałem przełamać lody i żeby moi znajomi w końcu zaakceptowali moją nową dziewczynę. No nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, że oni nie potrafią tego zrobić. No ale teraz wiem, że to był głupi pomysł, że ją zabrałem do tego pubu. A co działo się po tym, jak przyszli państwo do pubu? Znaczy, nie ma za bardzo o czym mówić. No atmosfera była taka nie bardzo. Znaczy poza tym, że i Lilka, i Zenek, i Majcher nie akceptowali Mary, no to jeszcze chodziło o inne sprawy. A konkretnie o jakie? Chodzi o naszą kapelę, bo ostatnio jakoś tak nie idzie nam najlepiej. Płyty się w ogóle nie sprzedają, koncertów zero. No i zaczęło się wzajemne obwinianie. No, myślę, że nie byłoby tak źle, gdyby nie Majcher i jego wybujałe ego. Gościu, 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 a twoje wybujałe ego? To ty uważasz, że ta kapela jest twoja i całą resztę masz gdzieś. Posłuchaj mnie, bo to jest moja kapela, to ja ją założyłem i to ja będę decydował, co z nią będzie. A jeżeli ci nie pasuje, to droga wolna. Ale ja będę decydowała o przebiegu rozprawy. Proszę świadka, proszę zwracać się do sądu. Panie Majchrowicz, proszę wstać. Ma pan coś do powiedzenia? Już nie, przepraszam. Ja też przepraszam, wysoki sądzie. Ale to był właśnie przykład tego, jak wyglądał tamten wieczór. No a kiedy Majcher do mnie przybiegł i powiedział, że Mara siedzi pod knajpą z złamanym nosem, no nie, chyba gorzej już być nie mogło, no. A dla Mary to już w ogóle był koszmarny wieczór. Najpierw moi bucowaci znajomi, potem tajemna dżerka i jeszcze złamany nos. Nie wiem, porażka jakaś, no. A o jakiej menadżerce pan mówi? O Paulinie Mieczyk, byłej menadżerce Mary. Była wtedy w pubie. Pamiętam, że jak weszła, to Mara była bardzo zdenerwowana. Za bardzo nie wiem, o co tam między nimi chodzi, ale myślę, że Mara już o wszystkim mówiła. No właśnie tak się składa, proszę pana, że nic na ten temat nie wspominała, więc może oświeci nas pan tutaj. Coś szerzej na ten temat powie. No nic nie mówiła. Dziwne. Znaczy, ja dokładnie nie wiem za bardzo, o co tam między nimi chodzi, więc nic już nie powiem. Wysoki sądzie, ale ja to mogę wszystko wyjaśnić, bo to żadna tajemnica jest. Proszę wstać. Nic o tym nie mówiłam, no bo to nie ma nic wspólnego kompletnie z tą sprawą. Paulina ma wąty do mnie o to, że zwolniłam ją i od tamtej pory się mnie czepia. I cała historia. To wszystko? No, kazałam jej się wynosić z tego pubu i tyle. Proszę usiąść. Czy do pana są pytania? Ja dziękuję.
Ja więcej pytań nie mam. Dziękuję bardzo. No, dziękuję panu. Proszę usiąść, a na salę poprosimy panią Paulinę Mieczyk. Świadek Paulina Mieczyk. Bardzo proszę. Nazywa się pani Paulina Mieczyk, ma pani 24 lata i mieszka w Warszawie? Tak. A czym się pani zajmuje? W tej chwili organizuję koncerty. Wcześniej byłam menadżerką Marioli. Jest pani spokrewniona, spowinowacona z oskarżoną? Nie, nie jestem. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani? Tak. To słuchamy. Tego wieczoru byłam w pubie, przed którym Mariola została pobita. Chciałam z nią wyjaśnić kilka spraw. A co chciała pani wyjaśnić z pokrzywdzoną? No przede wszystkim to, dlaczego 2 tygodnie wcześniej zwolniłam je z pracy właściwie bez żadnego ostrzeżenia. Nie mogłam się w żaden sposób z nią skontaktować. Mariola nie odbierała do mnie telefonów, a od naszej wspólnej koleżanki dowiedziałam się, że będzie tego wieczoru w pubie, no i chciałam tam pójść i z nią porozmawiać. I udało się panią porozmawiać? No, można tak powiedzieć, choć no, nie była zadowolona tym, z tego, że jestem w tym miejscu. Właściwie to nie chciała ze mną rozmawiać i powiedziała, że mam zniknąć jej z oczu. I jak pani na to zareagowała? No a jak miałam zareagować? Poświęciłam jej 2 lata swojego życia. A ona potraktowała mnie jak jakąś służącą, no już nie wspominając o tych pieniądzach. Pieniądzach? A o jakich pieniądzach pani mówi? No o pieniądzach, które obiecała mi za naszą współpracę. Właściwie pracowałam dla niej przez 2 lata za darmo. Powiedziała, że wszystko mi oddaje, jak zacznie zarabiać. Do tej pory nie zobaczyłam żadnej złotówki, no ale mogłam się domyśleć, że ta idiotka w ten sposób postąpi. Ale proszę panować nad słownictwem. Przepraszam. Wysoki sądzie, czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. No bo tak mi przyszło do głowy, że może to ona pobiła Mariolkę. Była wściekła o kasę, którą jej Mariolka wisiała, a jeszcze kiedy Mariolka kazała jej spadać, kiedy ją zobaczyła w tym pubie, to może skoro stwierdziła, że jeżeli tej kasy i tak nie może odzyskać, to przynajmniej się zemści, no i natłukła ją. No ale ty chyba zwariowałaś, mnie już dawno nie było w tym pubie, jak ona została pobita. Tak? A gdzie byłaś? A co to za różnica, gdzie byłam? Nie jestem taka jak ty, żeby się tu z kimś boksować, jestem kobietą. Mara powinna uważać, z kim się zadaje. Zresztą ja w ogóle nie rozumiem, co ona robi z tym Ryśkiem. Za tym musi się coś kryć. A dlaczego pani tak uważa? No, teraz widać ich na okładkach wszystkich brukowców. Pokazują, jak to się kochają. A jakiś czas temu rozmawiałam z nią na temat tego Ryśka. Przy okazji jakiegoś wywiadu w gazecie zobaczyłyśmy go. Ona powiedziała, że nigdy nie mogła spotykać się z takim obleśnym kolesiem. Ale to było zanim poznałam Rysia i się w nim zakochałam. Jasne, zakochałaś się. Musisz mieć w tym jakiś cel. Nie mam w tym żadnego ukrytego celu. To nie jestem tak wyrachowana jak ty. Ale proszę o spokój. Przepraszam, wysoki sądzie. Czy do pani są jeszcze pytania? Nie, ja dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję pani. Proszę usiąść. Na salę poprosimy pana Zenona Twardowskiego. Świadek Zenon Twardowski. Proszę się przedstawić. Zenon Twardowski, twardy na mnie mówił. Wpuścili pana do sądu z tą bransoletką? Nie robili większych problemów. Ile pan ma lat i gdzie pan mieszka? Nie ma tego w aktach? Nie zrozumiałam, co pan powiedział. Nie ma pani tego w aktach? Proszę świadka, czy pan się nie zapomina? Okej, okay, sorry. 21 lat z Warszawy jestem. Czym się pan zajmuje? Napierniczam w gary, znaczy gram na perkusji w kapeli Lords of Hell, ale ta kapela chyba już długo nie pociągnie, zwłaszcza z tym gościem w składzie. Ty, ale o co ci biega, co? Ale proszę o spokój. Czy jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżoną? Nie, ale Lilka to moja dobra kumpela, znamy się od dzieciaka. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Tak, ja to doskonale rozumiem, ale niektórzy to kłamią przez całe życie. Co pan wie w tej sprawie? No jeżeli chodzi o ten wieczór, co ta laska Ryśka dostała bęcki, to ja widziałem tylko tyle, że ona i Lilka ścięły się ostro w kolejce do kibla. No później Lilka dostała ostrej piany, powiedziała, że tamtą dojedzie czy coś. No i nawet jeżeli później to zrobiła, to moim zdaniem bardzo dobrze, bo takie lachony jak Mariolka to trzeba tępić. Nie wiem w ogóle, po kiego Rysiek się z nią bujał. Znaczy, wtedy nie wiedziałem, teraz doskonale wiem. Proszę podzielić się z sądem tą wiedzą.
Prawda jest taka, że Rysiek wcale nie jest zakochany. Obnosi się z tym związkiem po szmatławcach, gada jakieś brednie o ślubie. A prawda jest taka, że Rysiek ma w tym swój cel. Bardzo, ale to bardzo chce coś ukryć. A co mianowicie? To, że jest pedałem. Stary, ci się powaliło kompletnie? Panie Bolesławski, ale proszę usiąść. A pana proszę, aby nie używał pan tego typu określeń. Z całym szacunkiem, wysoki sądzie. Ale dla mnie pedał to pedał, nie jakiś gej czy homoseksualista. Takie rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Ale jeżeli pan będzie używał tego rodzaju określeń tutaj, na tej sali, zostanie pan ukarany karą porządkową grzywny, a następnie karą pozbawienia wolności. Okej, przepraszam, ale fakt pozostaje faktem, że Rysiek jest tym, kim jest. Wysoki sądzie, ja bardzo przepraszam, ale Zenek bardzo, ale to bardzo się myli. Naprawdę? A co robisz wczoraj w klubie dla homoseksualistów, co? Widziałem cię, jak wychodziłeś z tym gościem. No normalnie patrzyłem i uwierzyć nie mogłem, wysoki sądzie. Dotarło do mnie wtedy, o co Rysiek kłócił się z Mariolą tydzień wcześniej. A o co się wówczas kłócili? Rysiek krzyczał na Mariolkę, że doskonale wie, o co chodzi w tym układzie, że nic do niej nie czuje, żeby skończyła z tym. No a Mariolka to wryk, no po prostu totalna histeria, że jak to, że myślała, że jak Lilki już nie będzie, to że będą ze sobą. Ja tak sobie myślę, wysoki sądzie, że Mariolka ułożyła sobie gdzieś, że Rysiek dalej kocha Lilkę. I dlatego wrobiła ją w to całe pobicie. No, nie mogła przewidzieć tego, że chodzi o to całe gojostwo Ryśka. Ale Lilka naprawdę mnie pobiła! Skończ już to, co? Przestań kłamać. Dobra, stary, przestań już chrzanić i siadaj na dupie. Wysoki sądzie, mogę coś... Ja to wszystko wyjaśnię, dobrze? Ale najpierw zostanie pan ukarany karą porządkową w wysokości 2000 zł za niewłaściwe zachowanie na sali rozpraw. Świadkowi teraz dziękujemy. Proszę usiąść. Pana poproszę do barierki. Słuchamy pana. Po pierwsze, chciałem coś powiedzieć, że nie jestem żadnym gejem i wbij to sobie do tego pustego łba. Wysoki sądzie, chciałem powiedzieć, że Zenek ma jakiś problem z gejami, więc jak tylko usłyszał, że kłócę się z Marą, no to od razu to po swojemu zinterpretował. Nie wiem za bardzo, o co mu chodziło. No i do tego jeszcze gada, że Mara wrabia Lilkę, no a tak nie jest. A czego dotyczyła kłótnia pomiędzy panem a Mariolą Lubarską? Chodzi o to, że ja i Mara mamy pewien układ. Ponieważ ten nasz związek to jedna wielka fikcja. I zrobiliśmy to nie po to, żeby zatuszować jakieś moje gejostwo, którego w ogóle nie ma, tylko po to, żeby wypromować nasz wspólny projekt muzyczny. Co? Ty chcesz jakąś muzę z nią robić? To jeszcze gorsze niż jakbyś był pedałem. Stary, ty się w ogóle nie odzywaj, tak? Proszę o spokój. Panie Majchrowicz, proszę wstać. Żeby było sprawiedliwie, pan również zostaje ukarany za niewłaściwe zachowanie karą porządkową w wysokości 2000 zł. Teraz proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, chciałem powiedzieć, że w dzisiejszej branży, żeby odnieść sukces, trzeba grać lżejszą muzykę niż tą, którą graliśmy w Lords of Hell. No i właśnie wiem, że Mara chciała zmienić coś w swoim wizerunku i dlatego właśnie zwolniła Paulinę, ponieważ tamta chciała, żeby Mara cały czas grała pop, a ona chciała grać ostrzej. No i wtedy właśnie spotkaliśmy się, żeby założyć kapelę rockową i wpadliśmy na pomysł, żeby to powstało na zasadzie muzyki zrodzonej z naszej miłości. No ale potem wszystko się jakoś popsuło. To znaczy? Wysoki sądzie, chciałem w ten projekt wciągnąć Lilkę i Zenka, no ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. A potem jeszcze Mara się we mnie tak naprawdę zabujała. No i ona tak naprawdę nie kłamała. To Lilka ją pobiła. A ten kolej, z którym wychodziłeś z klubu dla gejów? Posłuchaj, to był producent muzyczny. No to właśnie on miał wypromować naszą pierwszą płytę. Nie wiem, no uparł się, żeby tam się spotkać, więc tam z nim poszedłem. Więc ja dla ciebie nic nie znaczyłam. Zechciało ci się robić karierę, więc rzuciłeś mnie bez mrugnięcia okiem, żeby odstawiać szopkę z tą swoją lalą. Z tobą jest coś nie tak. Ze mną jest coś nie tak? To z tobą jest coś nie tak. To nie ja biegam po ulicy i nie biję ludzi. Zrobiłam to, bo cię kochałam, a ona mi ciebie zabrała. Nie mogłam jej tego darować.
Skąd mogłam wiedzieć, że to wszystko to jedno wielkie kłamstwo? Ja... przepraszam. To nie tak miało być. Czy to wszystko, co ma pan do powiedzenia? Proszę usiąść. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, zaista sytuacja, gdy na ławie oskarżonych siedzi kobieta, oskarżona o uszkodzenie ciała innej kobiety, nie jest sytuacją powszechną. My, mężczyźni, rozumiemy w ten sposób, że kobiety to płeć piękna, niezdolna do tego rodzaju zachowań. W tej sytuacji jednak, Wysoki Sądzie, sąd zastanawiając się nad wymiarem kary, musi brać pod uwagę właśnie sposób działania oskarżonej. Wysoki Sądzie, przypomnijmy sobie tą sytuację. Co zrobiła oskarżona? Oskarżona najpierw pokrzywdzoną uderzyła w twarz. Potem pchnęła ją, zaciągnęła za jakiś róg, chwyciła za włosy, uderzyła głową o swoje kolano, złamała nos. Wysoki Sądzie, każda z tych czynności, każde z tych działań oskarżonej było nakierowane ogromną agresją w stosunku do pokrzywdzonej. Jaka była motywacja działania oskarżonej? Zazdrość. A zazdrość to niskie pobudki. Wysoki Sądzie, bez wątpienia ta sprawa pokazała nam także kulisy działania w showbiznesie, ale to w tej sprawie akurat nie jest istotne. Istotny jest sposób działania oskarżonej. Istotny jest sposób zadawania cierpienia innej osobie. Proszę, by to sąd uwzględniał przy wymiarze kary. Konkludując, proszę oczywiście, by sąd uznał winę oskarżonej, bo nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Nawet nie to, że oskarżona przyznała się na samym końcu, ale wszystkie dowody, przede wszystkim rozpoznanie przez pokrzywdzoną, świadczyły jednoznacznie o tym, że to ona jest sprawcą. Proszę zatem, by sąd wymierzył oskarżony karę 1 roku pozbawienia wolności, zawieszając jednakowoż okres wykonania tejże kary na okres próby lat 4. Proszę także, by w okresie próby ze względu na wiek oskarżonej sąd oddał ją pod dozór kuratora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, oskarżona dopuściła się zarzucanego jej przestępstwa z tego powodu, że człowiek, którego kochała, związał się z inną kobietą. I jak się okazało w toku przewodu sądowego, to ten związek był tylko na potrzeby wypromowania nowej płyty. Ja uważam, Wysoki Sądzie, że oskarżona poniosła już dostateczną karę, bo uświadomiła sobie, że kochała człowieka, który jest do tego stopnia wyrachowany, że potrafi sprzedawać mediom informacje o tym, że się żeni, że jest zakochany, po to, żeby wypromować nową płytę. I Wysoki Sądzie, myślę, że jest to wystarczająca kara dla oskarżonej. Dlatego proszę, aby sąd jej dodatkowo nie karał i aby wymierzył jej karę w dolnych granicach ustawowego zagrożenia przewidzianego dla tego rodzaju przestępstwa. Myślę tu o karze 3 miesięcy pozbawienia wolności i wnoszę, aby ten okres próby, na który ta kara miałaby być zawieszona, wynosił 3 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O to pani prosi sąd. Ja już o nic nie proszę. Dziękuję, proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sądzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy Liliany Kowalczyk uznaje ją za winną dokonania zarzucanego jej czynu i wymierza jej karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Wina oskarżonej w tej sprawie nie budzi wątpliwości. Oskarżona popełniła przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżona popełniła przestępstwo, które znajduje się w tym kodeksie karnym w rozdziale, który mówi o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. W tym rozdziale znajduje się przestępstwo zbrodni zabójstwa, znajduje się dzieciobójstwo, znajdują się również przestępstwa, które polegają na uszkodzeniu ciała. Należy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś uderzy kogoś, spowoduje siniaka, rozcięcie wargi, popełnia przestępstwo tak zwanego lekkiego uszkodzenia ciała. Co to znaczy? To znaczy, że
ofiara takiego przestępstwa doznała uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia na czas poniżej 7 dni. Jeżeli to uszkodzenie ciała jest poważniejsze, na czas powyżej 7 dni, prawo określa to jako średnie uszkodzenie ciała i wówczas takie przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Jest jeszcze przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i to przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Proszę Państwa, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wzbudzają powszechny sprzeciw. Chcemy czuć się bezpiecznie na ulicach, chcemy czuć się bezpiecznie w domu, w szkole. Z tego między innymi powodu sąd uznał, że w tej sprawie nie ma podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania kar. Pani jest osobą młodocianą. Wobec młodocianego sprawcy sąd wymierza taką karę, aby czegoś sprawcę nauczyć. Ale karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wymierza się wówczas, jeżeli sąd ma uzasadnione przekonanie, że sprawca więcej do przestępstwa nie powróci. A w tej sprawie sąd takiego przekonania nie ma. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest tak zwany konflikt pokoleń, że nam, dorosłym, trudno nieraz zrozumieć młodzież. Ale jeżeli 20-letnia dziewczyna mówi o zrobieniu paru browarków, a później popełnia tego rodzaju przestępstwo, jak opisywał jeszcze raz pan prokurator, kopie bezbronną osobę leżącą na chodniku, to jest po prostu przerażające i nie ma na to zgody. Dlatego też pójdzie pani do zakładu karnego i mam nadzieję, że tam troszeczkę pani ochłonie i zrozumie, że na tego rodzaju zachowania nie ma przyzwolenia w społeczeństwie. I za tego rodzaju postępowanie zapadają surowe kary, bo kara 4 miesięcy kary pozbawienia wolności, bezwzględna kara dla 20-letniej dziewczyny jest karą surową, ale karą sprawiedliwą. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję Państwu. Jutro na wokandzie sądu rodzinnego. Chodzi o to, że mój mąż jest impotentem. Teraz to już przesadziłaś. Według pana brak współżycia u młodego małżeństwa od dobrych kilku miesięcy to jest nieistotny problem. Ty wynajęłaś dla mnie prostytutkę? Albo naprawdę kocha swoją żonę, albo jest jakiś homo. Wiesz co, nie jestem żaden homo, wiesz? Ja mam 23 lata i dalej jestem dziewicą. Orzeczenie wyda sędzia Artur Lipiński.